W dniu 1 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Świdwin nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, modernizacja oraz wyposażenie pomieszczenia świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu w ramach lokalnego programu rewitalizacji gminy Świdwin. To dotyczy dofinansowania przez zarząd wojewódzki środkami bardzo wysokimi, bo wynoszącymi lekko ponad 800 tysięcy złotych samorządu gminy Świdwin na potrzeby realizacji lokalnego programu rewitalizacji, a konkretnie na modernizację, rozbudowę, wyposażenie świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy. Ten rok jest bardzo bogaty. Zakończenie 2018, jak również 2019 jest bardzo bogaty w rozstrzygnięcia wniosków. Mamy podpisaną już umowę na termomodernizację szkoły podstawowej w Oparznie z wymianą systemu ocieplenia. Jest to również z regionalnego programu operacyjnego. Czekamy na podpisanie umowy, bo wnioski zostały rozstrzygnięte już na kanalizację miejscowości Niemierzyno, Bystrzyna Dobrowola, jak również na remont i wymianę urządzeń w oczyszczalni ścieków w Krosinie. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Również jestem przekonany, że tutaj panie, że również pogratuluję i wierzę, że pani będzie trzymała rękę pracy. Myślę, żeby te środki finansowe dobrze wydać i bardzo gospodarnie. Jaki jest zakres merytoryczny pana obowiązków w tej chwili? Odpowiadam w zarządzie województwa za kilka obszarów. Po pierwsze, odpowiadam za inwestycje, które są prowadzone przez zarząd województwa. Także za wszystkie nieruchomości, które są własnością samorządu wojewódzkiego. Odpowiadam za ochronę środowiska, więc też taki szeroki zakres z wieloma wyzwaniami związanymi z realizacją na przykład programu gospodarowania odpadami. To dotyczy chociażby naszego powiatu i potrzeby rozbudowy Wardynia Górnego. Notabene powiem na marginesie, że rozpoczynamy decyzją zarządu aktualizację planu gospodarowania odpadami, a to oznacza zielone światło dla rozwoju tego przedsiębiorstwa i możliwości dobrego gospodarowania tą gospodarką na terenie naszego powiatu i kilku ościennych. Oprócz tego odpowiadam za sprawy związane z dużym projektem informatycznym, mówiącym o potrzebie digitalizacji, cyfryzacji wszystkich zasobów geodezyjnych i za całą geodezję. Odpowiadam za edukację w województwie i za sport. Dosyć szeroki zakres. Jak na tle województwa wygląda gmina Świdwin w pozyskiwaniu takich środków? Jak wyglądają inne gminy z powiatu świdwińskiego? To jest gmina bardzo aktywna, jest bardzo skuteczna, pokazuje chociażby umiejętność przygotowania się do tego, żeby takie środki pozyskać. To nie jest taka prosta sprawa, bo te fundusze europejskie oczywiście są w naszym zasięgu, ale proszę zwrócić uwagę, że są to środki, które dajemy tylko wtedy, kiedy są spełnione wszystkie wymogi, które są określone przez Komisję Europejską, a z drugiej strony są warunkami konkursu. A więc trzeba mieć dobrze przygotowany ten lokalny program rewitalizacji, żeby nie powiedzieć wprost, taki program rozwoju. Program obejmujący konkretne aspekty związane zarówno z rozwojem infrastruktury i tej infrastruktury społecznej, gospodarczej, ale także takiej kulturowej. I w tym wypadku gmina Świdwin odpowiada absolutnie w pełni na wszystkie te oczekiwania, bo to jest i infrastruktura, więc i konkretne obiekty, i konkretne budynki, ale także i te budynki, które mają służyć ludziom, mają służyć społeczności lokalnej. To mają być miejsca do aktywności takiego życia społecznego i dla dorosłych, i dla dzieci. Więc spełniają tu ze wszechmiar wszystkie warunki. Więc jeśli odpowiadać mam na pytanie, czy gmina jest przygotowana, to tak, jest przygotowana do tego, żeby takie, po takie środki sięgać i dlatego je otrzymuje. Inne gminy podobnie. To dotyczy zarówno gminy Połczyn-Zdrój, jak i miasta Świdwin, ale także i powiat. Jestem przekonany, że te samorządy, które wiedzą,
wiedzą, czego chcą i potrafią spełnić te wszystkie wymagania formalne, które są stawiane jako podstawa do przyznawania środków w ramach konkursów, to takie środki mogą otrzymać. Oczywiście tych potrzeb jest znacznie więcej niż możliwości, więc nie są to takie kwoty, które zaspokajają potrzeby w 100%, ale to jest dobry zaczątek do tego, żeby rzeczywiście te gminy były rewitalizowane.